Witam Was serdecznie. Leje. Leje i zmokłem już po drodze, bo nie miałem kurtki wrzutej na sobie. Gdy wyjeżdżałem z domu, to pogoda jeszcze była, no kropiło, ale mówię, takie kropienie. Gdy dojechałem, jestem mokry, a szczególnie mój zadek, bo w ostatnim czasie na fatbajku jeździ Jula, która jest niższa ode mnie i sobie opuściła siodełko. Żeby opuścić siodełko, trzeba było z rury od siodełka zdjąć tylny błotnik, więc go zdjęła. Nie pomyślałem o tym i cała woda podczas jazdy leciała mi na tyłek bezpośrednio. Takie życie. Zrobiłem sobie takie szybkie schronienie. Nie chciałem zrobić to w ogóle inaczej. Chciałem to zrobić sobie w formie namiotu, ale stwierdziłem, że będzie ciasno, że no można byłoby to wszystko napiąć i może byłoby lepiej, ale postanowiłem, jak już mam fatusia ze sobą, jestem rowerem, postanowiłem to rozłożyć na rowerze. Gdy postanowiłem to rozłożyć na rowerze, to okazało się, że nie jest takie proste. Widziałem kiedyś, jak robi to smutny Marcin. I nie przyglądałem się temu uważnie, jak on to robi, ale pomyślałem, że kurczę, może faktycznie warto coś takiego zrobić. Zatem on ma chyba inny rower. Na pewno. Nie wiem, czy rower ma coś wspólnego z tym. No nieważne. Dzisiaj jestem, zajmuję się pracą, pomimo tej pogody. Nie straszna mi pogoda, więc biorę się do pracy. Przede wszystkim mam płaszcz przeciwdeszczowy, zakładam i muszę znaleźć długie kije, które posłużą jako cały ten szkielet tej mojej konstrukcji. Dodatkową rzeczą jest to, że ten szkielet musi być stabilny. Wiążę wszystko sznurkiem sznurkiem konopnym tam przy górze na tym otworze. No i ten sznurek oczywiście zmurszeje i rozsypie się w pewnym momencie, ale to jest nieważne, bo gdy ta plecionka będzie już zrobiona, to ona będzie trzymać stabilnie ten cały te tipi. Taki mam pomysł bynajmniej, taką mam nadzieję. To się będzie trzymało wtedy już spójnie, a jeszcze jak oblepię to czymś później, to już całkowicie będzie to się trzymało, więc ten sznurek może tam później zbutwieć. On nie jest później już potrzebny. To jest tylko użycie tymczasowe. Oczywiście dzisiaj znowu jakieś jedzonko, które będę sobie dzisiaj testował. Mam parę fajnych rzeczy. Oczywiście fajnego jedzenia trochę ze sklepu Mr. Preppers. No deszcz pada, cały czas pada. I nie chcę przestać padać. No dobra, ale schronienie mam, w razie czego, żeby zrobić sobie jakąś kawę. Nie będę, jak wiedziałem, że biorę tarpa, to pod tarpem nie będę palił ognia, więc wziąłem dzisiaj ze sobą kuchenkę gazową, aby tylko zrobić jedzenie, zrobić kawę przede wszystkim. Nie gadam, biorę się, bo naprawdę kupa roboty przede mną dzisiaj.
ja rozumiem deszcz, ale to jest normalnie oberwanie chmury. Co tutaj się dzieje? Normalnie podnosiłem ręce, żeby wiązać, to cała woda po tym płaszczu spływa mi na nogi i do środka, do rękawu, także muszę się chwilę schować. W tym czasie mogę zrobić kawę w sumie. Ale jakość jest słaba, bo jest ciemno. Zastanawiałem się, jak długo ten tarp wytrzyma napór tej wody i ile on jest w stanie wytrzymać. Okazuje się, że niedużo, bo zaczął przeczekać. Normalnie taka bryza zaczęła mi padać na głowę. Na szczęście dobrze, że nie powywoziłem tych plandek i tą plandekę naciągłem jeszcze na tego tarpa. Dzięki temu teraz już do środka nie pada. To jednak ten tarp nie jest na deszcz, bardziej to taki mrzawka, a bardziej może chroniący od wiatru. Przeciek, normalnie przeciek, ale był taki intensywny deszcz, już się delikatnie uspokaja, a ja robię sobie kawusię. Jak to się mówi, do kawusi coś słodkiego być musi. Baton energetyczny, orzechowy. Takie coś. Zaraz zobaczymy, jak to smakuje. I jak to się otwiera. Wygląda apetycznie. Naprawdę wygląda apetycznie. A co to jest w tym batonie? To zaraz wam powiem. 47% to orzeszki ziemne. Migdały, orzechy, nerkowca, cukier trzcinowy, syrop glukozowy i tak dalej, i tak dalej. Ale ma dużo wartości odżywczej, dużo energii, więc przy wyczerpującej pogodzie taki batonik.
sądzę, że jak na razie ich wystarczy, bo czym bliżej góry, oczywiście one są gęściej ułożone, no i podejrzewam, że będzie ciężko mi tam przeplatać później przy górze, by musiały być naprawdę jakieś małe, drobne, cienkie, żeby tam je pleść, więc postanowiłem, że ustaliłem sobie wysokość drzwi, tak żeby można było te drzwi, o, tu jeszcze myślę, że jeszcze zagęszczę później, można było sobie tutaj śmiało wchodzić i siedzieć. Taki oto, takie wejście, drzwi, otwór wejściowy. Ale i to jest wysokość tego otworu drzwiowego. I teraz myślę, żeby trochę wzmocnić to, bo to jest chwiejne takie. Indianie, gdy tworzyli swoje tipi, wystawiali dłuższe kije, które zachodziły się jeden na drugiego i wspierały się. Te wspierają się na tym marnym kółku z patyka. Więc no nie jest to jakoś tam mega stabilne. Lata to wszystko pod parę takimi kijkami. Dlatego chcę na tej wysokości puścić pierwszą plecionkę. Może podwójną, potrójną. Zobaczymy, na ile mi tutaj tego materiału, co nazbierałem, starczy. Przepleść to, żeby to się wzmocniło, usztywniło. I najwyżej od tego miejsca między nimi jeszcze podostawiam krótsze po prostu kije, żeby mi było przez co przeplatać, a tu już wyżej będzie dużo łatwiej i lepiej. Biorę się za plecienie, bo na razie to pletę głupoty tylko. Ten deszcz dzisiaj sponiewierał mnie strasznie. Ale to nic, jest fajna już pogoda się zrobiła, aby znowu nie przywaliło, więc biorę się do roboty. No jak widzicie, na razie tak to wygląda. Konstrukcja jest troszkę wzmocniona, już się nie chwieje, nie buja. Jeszcze trzeba ją poustawiać i w ogóle. Ale co zauważyłem, to, że tutaj wyżej, gdzie te patyki są gęściej ze sobą, muszę stosować coś bardziej miękkiego. Grubsze patyki strzelają. Te grubsze nadadzą się tutaj niżej, gdzie będzie większy odstęp między nimi. Tu już zaczynają strzelać. No i co? No i dużo trzeba, dużo pracy. Oczywiście te liście wszystkie, zanim skończę, tak podejrzewam, że zanim skończę
budować to całość, to te liście wszystkie uschną. Uschną i obsypią się. Wtedy jeszcze się dobije do szczelni. Więc nie muszę siedzieć teraz tego nie obrywać, bo to jest czasochłonne i nie ma to żadnego sensu. A które liście się zgniotą razem z tym całym plecionką, to po prostu będą w środku i będzie jako to uszczelnienie. Także takie coś, tak to wygląda. Myślę, że może dzisiaj by mi się udało do samej góry dojechać, zrobić tą wysokość, później podokładać jeszcze po patyku między tymi i zacząć pleść od dołu, tak żeby robić całość. Ale to już na następny odcinek. Dzisiaj chciałbym zrobić tą górę całą, ustawić to wszystko w prosto, żeby to było dobrze ustawione. Taki mam zamiar, no ale trzeba trochę tego materiału nazbierać jednak. Ale póki tak mocno nie pada, to czas zrobić sobie jeszcze jedną kawę i zrobić sobie śniadanie. A co na śniadanie? To zaraz wam powiem. Dzisiaj na śniadanie sobie zjem musli bezglutenowe. Kasza jaglana. Ciekawy jestem, jak to wygląda. Aha. Z kasza jaglana. W środku z czymś. Nie ma napisane, co to jest. No. Ale musli może być dobre. Jako musli. Nie wiem, jak to zjeść. Czym? Z mlekiem? Nie, no na wodzie. Także zaraz... Ale do tego jeszcze, żeby było smakowiciej. I na bogato. Dodam sobie orzechy arachidowe. Chili. Przepyszne. To będzie śniadanie. Dodatkowo mam mus z orzechów arachidowych. Bez cukru, soli, oleju palmowego i konserwantów. Naturalnie zmielony. To jest smooth, czyli bardzo delikatnie zmielone. To orzeszki dobre. Także, nie wiem, może smoothie sobie zostawię na drogę. No i mam jeszcze wczorajsze niezjedzone suszoną wołowinę, którą zanim się zrobi kawa, to sobie pojem. Wiem i przepraszam za to. Ten mikrofon ściąga wszystkie szumy delikatne. Jak sobie żułem tą wołowinę, to było takie ślamanie słychać. Aż sam, gdy montowałem, no nie byłem w stanie tego usunąć, także przepraszam. Będę się postaram się jeść z zamkniętym ryjem. Za bardzo ściąga ten mikrofon. Takie drobne rzeczy. Muszli. Zobaczymy, na co będzie smakować.
A co? No dobra, nie wiem co z tego wyszło, ale wygląda smakowicie. Orzechy, kasza i tu jakieś inne rzeczy są. To też chyba orzech. To też orzechy, ale chyba włoskie. To nie wiem, jeżyny? Nie mam pojęcia, co to jest. Ale wygląda apetycznie i zaraz się biorę za jedzenie tego. Pojadłem i powiem, że dobre to było. Teraz pora zająć się karczowaniem lasu. Oczywiście będę wycinał jakieś dzikie jeżyny, żadnych drzewek żywych takich nie będę ścinał. Będą to jeżyny, paprocie, takie jeżyny i paprocie i tak odbiją, i tak urosną za rok, na zimę uschną, a wiosną znowu odbiją. Więc nie jest to żadna krzywda ani żadna szkoda dla lasu. A trochę wykarczuję te dzikusy, także biorę się i działam. Znowu się w lesie zrobiło ciemno. Znowu słyszę nadchodzący deszcz. Takie gniazdo powstało. O. O. Takie gniazdo jak na razie. Tak to miało wyglądać. Tak to sobie zaplanowałem. Tak to sobie widziałem, że tak to będzie wyglądało. Oczywiście, gdy to wszystko będzie schło, to będzie się przerzedzać. Trzeba to będzie dobijać, ubijać i dokładać następne. Też cieszy mnie to, że niedługo będzie zbiór kukurydzy, więc zostaną na polach liście, nie liście, to wszystko jeszcze po kukurydzach, te pędy i jeszcze to też będę chciał pozbierać i wykorzystać i też z tego upleść. Oczywiście to wszystko trzeba ugniatać i ubijać. Bardzo dużo trzeba pracy w to włożyć, no i dużo trzeba tego nazbierać. Jak na razie no, wygląda to tak jak miało wyglądać. No, ja jestem zadowolony fakt, że idzie to mozolnie, że trzeba tego dużo zbierać, dużo układać i no i tak na razie, ale już jest progres, już coś się dzieje. Już jestem zadowolony. Dobra, na dzisiaj trzeba zwijać się do domu. W następnym odcinku poświęcę już więcej czasu na dokończenie tej góry, dowiązania tych patyków i zaczęcie robienia już tego wszystkiego od dołu. Myślę, że będzie fajnie.